Cześć, dzień dobry. Marek Piotr Wójcicki. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu dla ludzi ciekawych i o ludziach ciekawych. Dziś zabiorę Was w podróż do Egiptu. Polacy uwielbiają ten kierunek. Często tam jeździmy zimą, żeby odpocząć i złapać trochę słońca i ciepła. No i nie inaczej zrobiła Anna, która jest moim gościem dziś. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, salam alejkum. Uciekłaś do Egiptu, nie mylę się, prawda, przed jesiennym chłodem, deszczem i tą taką szarugą w Polsce. Mieszkasz w Hurgadzie już kilka miesięcy, no i jak ci tam? Jest mi tu ciepło, jest mi tu dobrze, jest mi tu pysznie, jest mi tu smacznie, jest mi tu kolorowo. No jest mi tu dobrze po prostu. Rzeczywiście to, co powiedziałeś, to wszystko się zgadza. To była połowa listopada, kiedy ja wsiadłam do samolotu do Hurgady z biletem w jedną stronę i z taką decyzją, no, że zobaczę, tak? Zobaczę, czy będę w stanie tutaj przeżyć, wytrwać, bo to jednak inny kraj, inna kultura i wszystko inne. A do przyjazdu tutaj przekonały mnie dwie rzeczy i dwie osoby. Te osoby to jeden znany influencer, który prowadzi kanał Inna Strona Świata, Patryk Suracki, który wrzucał takie filmiki z Hurgady o tym, że można tu tanio wynająć mieszkanie. I to był taki pierwszy moment, że mi tak coś zaskoczyło, że może to jest sposób na życie w listopadzie, z dala od kraju. Drugą osobą był mój przyjaciel Mostek, który bardzo często przyjeżdża właśnie do Hurgady spędzać tutaj czas i on mi mówił, jeśli chcesz jechać do Egiptu, to jedź do Hurgady. To jest miasto, w którym jest prawdziwe życie. To nie jest kurort zbudowany tylko dla turystów. No i obaj panowie mieli rację. Przyjechałam tutaj z biletem w jedną stronę, no i tak mi zostało. Przyjechałaś, tak jak mówiłaś, w listopadzie. My rozmawiamy pod koniec marca. Ja mówiłem, że Polacy jeżdżą chętnie zimą, żeby sobie zafundować trochę ciepła, ale nie tylko, bo ci, którzy nie są zadowoleni z naszej wiosny, która jest kapryśna i bywa, chcą to lato przyspieszyć i ten marzec, kwiecień i nawet maj do Egiptu jeździmy. Egipt jest popularny. Polacy zwykle wybierają opcję all inclusive. Ty zdecydowałaś się na tę formę zupełnie inną, na własną rękę i o tym chciałbym też porozmawiać. Czy Egipt to jest kraj, do którego na własną rękę można pojechać? Bo różnie było z bezpieczeństwem chociażby w tym kraju, pamiętamy. Nie, w ogóle nigdy w życiu nie byłam na wakacjach all inclusive, bo ja sobie sama organizuję taki all inclusive, na jaki mam ochotę i od wielu lat tak właśnie podróżuję. A jak zaczęłam szukać mieszkania w Hurgadzie, to okazało się, że ja mogę tutaj mieszkanie z widokiem na morze wynająć za taką cenę za miesiąc, za jaką Polacy płacą tutaj za tygodniowe all inclusive właśnie. Więc teraz rozmawiamy, ja patrzę z mojego pokoju na fantastyczny widok na morze i mam ten widok 24/7 przez ostatnich kilka miesięcy. Budzi mnie wschód słońca, bo tak mam ustawione łóżko i okno mam na wschód. No i kosztuje mnie to tyle, ile przeciętne, wcale nie najdroższe, a nawet takie z dolnej strefy Stanów Średnich, tygodniowe all inclusive, więc zupełnie nie ma to porównania. No i ja jechałam z takim nastawieniem, że zobaczę, jak ja tutaj dam radę żyć. No właśnie, nie bałaś się, nie miałaś obaw? Nie, ja w ogóle jestem... Jesteś tam sama, dość... prawda? Samotna tak, kobieta w Egipcie. No właśnie, ale to po kolei. No przede wszystkim samotna kobieta w Egipcie, 50-kilkuletnia, więc nie atrakcyjna nastolatka czy kobieta, czy młoda dziewczyna, więc z trochę siwizną na skroniach, więc też inaczej do mnie miejscowi podchodzą, to raz. Dwa, ja mam bardzo wysoką, rozwiniętą asertywność, co powoduje, że jeżeli ktoś próbuje mnie zaczepiać i mi te zaczepki nie odpowiadają, no to ja to od razu gaszę i idę dalej. Trzy, bardzo szybko zostałam tutaj w tych miejscach, w których się obracam, tam gdzie chodzę, gdzie robię zakupy, rozpoznana jako nieturystka przez miejscowych i oni nawet sami mówili, ty nie jesteś turystką. Ja mówiła, dlaczego? Albo masz za dobrą opaleniznę i nie masz opaski. Nie jestem tutaj tydzień, moja opaleniznę jest już mocno brązowa, no i nie mam opaski z hotelu, więc no muszę być tutejsza, skoro też po takich miejscach się obracam. No i ja wtedy mówię, tak, rzeczywiście mieszkam tu i tu, w tej dzielnicy,
już tej i tej ulicy, od razu zmienia się nastawienie, zmienia się rozmowa, zmieniają się ceny tam, gdzie ceny nie są fixed, tylko ustalają je sklepikarze. I ja się tutaj nie czuję niebezpiecznie. Jedyną osobę, którą widziałam tutaj, która mogła zagrozić mojemu bezpieczeństwu, no to był bardzo mocno zaprawiony napojami alkoholowymi z all inclusive najwyraźniej Europejczyk, który szedł i po prostu zataczał się po całej długości chodnika. Nie czuję się tutaj niebezpiecznie. W ogóle wiem, że nie mam wpływu, czy to na zamachy terrorystyczne, czy na jakieś zdarzenia nieprzewidywalne. Trzeba powiedzieć też, że inaczej jest na Synaju i był taki moment po wybuchu konfliktu Izraela z Hamasem, że ludzie z Synaju odwrócili i zaczęli przyjeżdżać bardziej do Hurgady, bo tam jest bliżej granicy egipsko-izraelskiej, jest po prostu takie poczucie, że tam jest bardziej niebezpiecznie. Ja tutaj takich odczuć nie mam, ale na przykład w Asłanie, który jest blisko granicy sudańskiej, gdzie też byłam przez kilka dni, żeby między innymi obejrzeć świątynię w Abu Simbel, słyszałam, że też turyści odpłynęli z tego miejsca ze względu na to, że w Sudanie toczy się wojna domowa i ludzie obawiają się, że ten konflikt może w jakikolwiek sposób zagrozić południowej granicy Egiptu. Powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby w te bardziej bezpieczne rejony, czyli na przykład Hurgada, tak jak ty, pójść w twoje ślady, trzeba się trochę przygotować. Wiza jest potrzebna, prawda? Przede wszystkim trzeba znaleźć mieszkanie i trzeba je szukać oczywiście najlepiej poprzez popularne portale, które zamieszczają takie ogłoszenia. Ja tak zrobiłam, wybrałam mieszkanie i gospodarza, który miał najwyższe noty i nie żałuję. Mam naprawdę świetny lokal w dobrym miejscu i z fantastycznym widokiem, a ten widok na morze i mała plaża to było coś, na czym mi bardzo zależało. W centrum miasta mieszkania są tańsze. Ja mam mieszkanie w pierwszej linii brzegowej, więc to też trochę determinuje jego kwotę, ale dalej od brzegu jest taniej. No więc mieszkanie. Wiza dostajemy na lotnisku. Kiedy przylatujemy do Hurgady, za $25 w okienku kupujemy wizę, która starcza nam na miesiąc. I po tym miesiącu można wizę przedłużyć. Ja wizę przedłużałam już 2 razy, bo w międzyczasie raz na chwilę wyjechałam do Polski i długość mojej wizy automatycznie się skróciła. Jest tu urząd imigracyjny, w którym byłam już 2 razy i 2 razy tę wizę przedłużałam. Nie ma problemu? Nie ma żadnego problemu. Pewnym zaskoczeniem jest kwestionariusz, który trzeba tutaj wypełnić, gdzie na przykład pytanie jesteśmy o religię, tu akurat wpisałam kreskę i nie było z tym żadnego problemu, czy o zawód, jaki wykonujemy. No i cel, na który chcemy tę wizę przedłużyć. Ja 2 razy wpisałam, że chodzi o turystykę i też nie było z tym żadnego problemu. No mieszkam w tym samym miejscu, mam ten sam kontrakt na mieszkanie, który jest potrzebny. Jest też potrzebne zdjęcie, potrzebna jest opłata za tę wizę, którą musimy dokonać w funtach egipskich, ale to nie mogą być takie funty, co ja sobie pójdę i wyjmę je z bankomatu, jak robię na co dzień. Tylko muszę sprzedać dolary w banku, powiedzieć, że to na wizę, bank mi wyda kwit, ja z tym kwitem i z tymi wymienionymi funtami idę opłacić kolejne przedłużenie wizy. Ale nie jest to absolutnie problematyczne, jest tu bardzo wielu Europejczyków, którzy to robią, więc myślę, że miejscowe władze imigracyjne są też przyzwyczajone, że wielu Europejczyków, a to jest naprawdę, to jest fakt, bardzo wielu Niemców ma tutaj swoje drugie domy, chociaż w których spędzają czas jesienno-zimowy, więc władze imigracyjne są przyzwyczajone, że po prostu coraz więcej Europejczyków tutaj w Hurgadzie chce być troszkę dłużej niż tydzień czy dwa. No właśnie, zwłaszcza jeżeli mogą na przykład pracować sobie zdalnie i być w Egipcie, a pracować na rzecz na przykład firm w Europie, w ich rodzimych krajach. Ale chciałbym zapytać jeśli przyzwyczają się do tego, że internet, który jest tutaj, ale on jest dalej jednak towarem, a nie prawem i że czasami z tym internetem bywa różnie i że czasami, to też jest cenna uwaga, myślę, dla wszystkich osób, które chciałyby tutaj na wakacje pojechać, żeby sprawdziły w swoim hotelu, czy hotel zapewnia na pewno internet w pokojach, bo nie jest to wcale takie oczywiste. Najczęściej w hotelach internet jest w lobby, jest w restauracjach, jest on darmowy, jest szybki, ale na przykład w pokojach internetu nie ma. Tak jak mówię, internet jest tu dalej towarem, a nie prawem. No ja akurat nie narzekam, mam tu router
i wszystko mi dobrze hula. Mam też egipską kartę w telefonie, co też myślę jest bardzo ważne dla tych, którzy chcą tu przyjechać na wakacje i być online, wyłączyć polski roaming natychmiast na lotnisku, kupić kartę prepaid. I wtedy jesteśmy online, jeśli chcemy być, bo... No i zdalnie, tak jak mówiłem, można pracować. Tak, bo polski roaming puszcza natychmiast z torbami w ciągu no, kilku minut tak naprawdę. Ile za to mieszkanie płacisz miesięcznie, muszę dopytać? Wiesz co, no to jest kwota w granicach 1500 złotych. Porównując do cen warszawskich, to w ogóle śmiech na sali. No, śmiech na sali. Miałam bardzo dobrze wyposażone studio ze wszystkim, co jest potrzebne do życia, czyli duża lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka, telewizor, kanały telewizji satelitarnej, więc mam nie tylko dziesiątki kanałów arabskich, ale też kanały no, takie jak BBC czy CNN. Nie ma problemu z dotarciem do informacji, a przez VPN-a mogę się łączyć także z polskimi mediami, jeśli mam na to ochotę, ale przyznaję, najczęściej nie mam, bo ta ucieczka była też między innymi od tego, żeby troszkę odrzucić konsumpcjonizm mediów wszelkich i skupić się na przykład na pływaniu na rafach z rybkami. O to będę pytał też, ale najpierw jeszcze o ceny. Drogie jest życie w Egipcie generalnie? Z punktu widzenia Europejczyka życie w Egipcie jest bardzo tanie. Z punktu widzenia Egipcjanina niekoniecznie. Płaca minimalna w Egipcie to jest kilkaset dolarów, więc nie są to duże kwoty. Natomiast z punktu widzenia Europejczyka, nawet mimo tego, że te ceny się zmieniły na przestrzeni tych kilku miesięcy, o czym zaraz powiem, to jest tutaj nadal tanio. Ja zawsze jako przykład podaję melona, pięknego, pachnącego, dorodnego melona, którego jako pierwszego kupiłam tutaj na straganie z owocami od pana i on mnie kosztował w przeliczeniu na złotówki 70 groszy. Teraz kupiłam 3 melony kilka dni temu i już było 3,20 za 3 piękne, dorodne melony, no ale nadal jednak nie jest to cena melona, z jaką mamy do czynienia w naszym kraju. Ja przyjechałam przed wyborami prezydenckimi, które były tutaj w grudniu. W związku z tym władze bardzo pilnowały, żeby ceny były stosunkowo niskie. Były też tutaj organizowane takie wielkie kiermasze najbardziej potrzebnych towarów, takich jak olej, cukier, ryż, makaron, mąka. Po cenach dumpingowych zupełnie dla Egipcjan i były tu wielkie plakaty prezydenta Sisiego, który ubiegał się o ten urząd ponownie i w dalszym i będzie go pełnił oczywiście, pełni go nadal, bo te wybory wygrał. I po wyborach te ceny zaczęły nieznacznie o kilka funtów, ale systematycznie się podnosić. Mam na myśli takie podstawowe artykuły spożywcze, które kupuję w supermarketach, bo są tu supermarkety. Są sieciówki znane z Europy, ale jest też pewna sieciówka egipska, do której ja bardzo lubię chodzić, bo mam bardzo dobre takie dania gotowe, pyszne, które lubię sobie tutaj kupować i je odgrzewać. Takie klasyczne egipskie dania, które bardzo lubię. I już widzę, że te ceny są o kilka, dzień w dzień, o kilka funtów, właściwie tydzień w tydzień, o kilka funtów idą do góry. Jak przyjechałam, to taka ulubiona sałatka owocowa kosztowała 18 funtów, teraz 25. Co jeszcze zdrożało? Na pewno zdrożały wędliny i produkty i mięso, które jest tutaj bardzo drogie. Z punktu widzenia Egipcjan kilo wołowiny 520 funtów egipskich to jest bardzo dużo. A taki obiad, żeby mieć jakieś takie porównanie? Wiesz taki, co, obiad... To co u nas kosztuje na przykład 50 na osobę, dajmy na to. No to... To ja płacę, jeśli idę na taką kuchnię egipską, czyli kofta, hummus, do tego jakieś warzywa, no to płacę od 15 do 20 zł w zależności od tego, gdzie pójdę. Jak mam ochotę pójść na owoce morza i wziąć sobie krewetki, jakieś mule, doradę i to wszystko jeszcze rano pływało w morzu, a ja wieczorem pokazuję panu, którą ja rybę chcę mieć przyrządzoną i które krewetki, no to tak w granicach 40 zł mnie to wynosi. No i nie ukrywam, że tak, no te owoce morza to jest tutaj poezja i jem jak tylko mogę. No i są trochę ale droższe, też, tak jak rozumiem.
Tak, ale warzywa i owoce, o tym muszę powiedzieć, to są zupełnie inne smaki niż u nas. Kiedy wybieram melona w Polsce, to on nie pachnie, a dojrzały melon powinien pachnieć przecież, więc te melony tutaj są pachnące, te mango, to mango jest pachnące, są pyszne banany, które nie są zielone, bo one tutaj po prostu dojrzały i te dojrzałe zostały ucięte i przyniesione na bazar. No przepyszne mandarynki, które kosztują złoty 30 za kilogram chociażby, pomarańcze, które też kosztują 10 funtów, czyli mniej więcej złoty 30. Przepyszne, absolutnie pachnące słońcem i też bardzo dużo owoców i warzyw tutaj jem znacznie więcej niż w Polsce. Płacimy funtami, tak jak mówisz? Funtami egipskimi, tak. W tej chwili 100 funtów egipskich to jest mniej więcej 13 zł, tam 12, 76, 78 w zależności od kursu. A ze sobą co lepiej zabrać? Pewnie jak to zwykle bywa, karta, ale też gotowa na wszelki wypadek? Trzeba zabrać dolary. I dolary są, z naszego punktu widzenia, dolar jest tańszy niż euro, a w Egipcie dolar i euro są traktowane przez sprzedawców, czy to wycieczek, czy atrakcji, czy pamiątek, są traktowane jednakowo. Jeżeli będziemy chcieli kupić pamiątki, tego typu rzeczy, koszulki, nie wiem, no, jakieś rzeczy, które chcemy przywieźć do kraju, spokojnie zapłacimy dolarami, ale nie zawsze te dolary dostaniemy, jeśli nie będziemy mieli odliczonej kwoty jako resztę. Waluta jest tutaj bardzo cenna i tej waluty się niechętnie miejscowi pozbywają i trzeba ich zrozumieć. A karta się sprawdza? Karta się sprawdza. Ja mam kartę wielowalutową jednego z europejskich systemów i ja wybieram tutaj z bankomatu funty. Przywiązam oczywiście dolary, mając w pamięci, że zapewne będę przedłużać wizę, więc będę potrzebowała tych dolarów, żeby je wymieniać w banku. Co ciekawe, rząd egipski postanowił ukrócić czarny rynek, który był tutaj, podobnie jak za komuny w Polsce, bardzo mocno rozwinięty i bardzo nielegalny, bo za handlowanie walutą groziły tu bardzo surowe kary. Kiedy ja przyjeżdżałam, oficjalny kurs funta egipskiego do dolara to był 30 funtów za jednego dolara, na czarnym rynku 50. I kilka tygodni temu rząd postanowił zdjąć tę walutę z czarnego rynku i po prostu zrównał w ciągu jednego dnia kurs czarnorynkowy z kursem oficjalnym. Więc w tej chwili czarny rynek po prostu nie ma racji bytu. Mniej więcej 50 funtów kosztuje 1 dolar w kantorach, w bankach czy w innych miejscach. Nawet w bankomatach możemy tutaj wymienić dolary po oficjalnym kursie. Ja tak jak mówię, używam funtów egipskich, ale wszystkich namawiam do tego, żeby przywieźć dolary, ale też mieć taką kartę, która pozwoli te funty wypłacić. Bo na przykład za wodę mineralną w sklepie spożywczym, za większe zakupy spożywcze nie zapłacimy walutą. Takie rzeczy tylko w funtach egipskich. Jeśli pójdziemy na bazar i będziemy sobie też chcieli kupić owoce czy jakąś pamiątkę tam na bazarze, no to też funty egipskie, a nie waluta. No i taki przykład, o którym ja zawsze bardzo chętnie mówię. Jeżeli na przykład jedziemy gdzieś na wycieczkę, stajemy, nasz autokar staje w miejscu, gdzie jest jakaś kawiarenka i publiczna toaleta i cennik w publicznej toalecie to jest 1 dolar, 1 euro albo 10 funtów egipskich, czyli mniej więcej złoty 30 niecałe, więc czyli od razu widać, co się bardziej opłaca. Mieszkasz w Hurgadzie. Polacy jeżdżą także do Marsa Alam i Sharm El Sheikh. Dużo Polaków w Hurgadzie? Dużo, bardzo dużo, ale są takie fale. Teraz rozmawiamy przed świętami wielkanocnymi i przed takim okresem, który na pewno spowoduje, że rodaków będzie więcej. Zresztą już więcej polskiego słyszę na ulicach. Kiedy ja przyjechałam w listopadzie, miałam wrażenie, że w ogóle nie ma tutaj rodaków. W grudniu przed świętami, Nowym Rokiem, potem w styczniu przed Trzema Królami była taka ogromna fala i Polski było słychać wszędzie. Zresztą tutaj Polacy są bardzo mile widziani, bardzo serdecznie podchodzą do Polaków osoby, które z turystyki żyją. Ja zawsze jak mówię, że jestem z Polski, no to nie dość, że słyszę kilka miłych, ciepłych słów w naszym języku, czy mu dzień dobry, jak się masz, ładne oczy masz i tak dalej. No to słyszę, że Polacy to są świetni klienci, świetni turyści, że Egipcjanie bardzo lubią Polaków i mam wrażenie, że z wzajemnością. Ja byłem w Egipcie 3 razy. Pierwsze pamiętam w latach 90., ale to było tylko kilka dni, wycieczka z Cypru.
i potem do Izraela, głównie Kair i Giza, ale pamiętam takie wakacje, to było lato zresztą, ja zaraz zapytam cię o temperatury, ale płynęliśmy Nilem do Asuanu, potem jechaliśmy właśnie to, o czym ty mówiłaś, do świątyń przy granicy z Sudanem, a potem pociągiem na północ i aż do Aleksandrii, także ten Egipt zjechaliśmy z północy na południe praktycznie i bardzo fajnie wspominam ten wyjazd. No i pytanie, chciałbym, żebyśmy trochę podpowiadali tym, którzy być może na własną rękę by się wybrali, bo ty podróżujesz i zwiedzasz. Dlatego chcę o to zapytać, co jeszcze oprócz Kair, Giza, piramidy? To wiemy, ale zdecydowanie więcej ma Egipt do zaoferowania. Takie podstawowe wycieczki, które oferuje każde biuro podróży, które przywozi tutaj Polaków na wypoczynek, no to jest właśnie Kair i Giza, czyli Wielkie Muzeum Egipskie Stare, które jest w centrum Kairu, plus do tego oczywiście piramidy i Sfinks w Gizie, plus czasami jest to krótki rejs po Nilu, który opływa wyspy kairskie położone na tej rzece. No i czasami jeszcze wielki meczet i cytadela i taki rzut oka na miasto umarłych, jak się już wyjeżdża z Kairu. I to są takie podstawowe rzeczy. Drugą podstawową wycieczką jest Luks. Miasto umarłych, czyli takie miasto w mieście, dwumilionowa, może już ponad dwumilionowa metropolia, która rozwinęła się na starym cmentarzu w Kairze, tam gdzie w pewnym momencie zaczęła wiele, wiele lat temu osiedlać się po prostu biedota i która do tej pory no, rozwinęła tam właściwie własny organizm miejski. Bardzo dużo ludzi mieszka tam po prostu z powodu tego, że mieszkania w Kairze są bardzo drogie, a gdzieś mieszkać trzeba. Chciałem o to dopytać. Więc dobrze, to jest Kair. Tak, to jest to miejsce. Kair, ja Giza, bardzo polecam. I Kair i Gizę. Też byłam już dwa razy podczas swojego pobytu tutaj. Pojechałam też obejrzeć zamknięte jeszcze muzeum, Wielkie Muzeum Egipskie Nowe, którego data otwarcia przekładana jest właściwie co pół roku, na kolejne pół roku i teraz już ma być otwarte w maju, może na początku czerwca, ale już jest otwarty sam gmach, który robi niesamowite wrażenie, więc można tam wejść i zobaczyć gmach główny, który jest otwarty na przestrzał, ma jedynie dach, który przykrywa najważniejsze już stojące tam zabytki, wielki posąg Ramzesa, taką całą galerię na schodach, które wiodą nas w kierunku widoku na piramidy z wieloma znakomitymi artefaktami starożytnego Egiptu. Piękny gmach, piękne miejsca, naprawdę czekam, aż je otworzą. Chociażby dlatego, że będzie tam miejsce poświęcone tylko i wyłącznie temu, co znaleziono w grobowcu Tutenchamona i wszystkie rzeczy, wszystkie te 6 tysięcy artefaktów, które stamtąd wyjęto, mają tam być pokazane. Fantastycznie. Czemu to się tak opóźnia? No właśnie, zapytałam miłą panią przewodniczkę, ona mi odpowiedziała, no wiesz, mieliśmy tutaj kilka rewolucji po drodze w Egipcie, to nie służy muzealnictwu, nikt nie ma do tego głowy. No rzeczywiście sytuacja polityczna w Egipcie raz na kilka lat, w ostatnich latach była bardzo napięta i zmieniały się władze, więc no, były ważniejsze problemy niż otwieranie muzeum, ale ja bardzo, bardzo na to muzeum czekam, bo to będzie naprawdę coś nieprawdopodobnego. Dobrze, to idźmy dalej. Co jeszcze? Idźmy dalej. Luksor, to też jest taka wycieczka, która jest oferowana przez biura podróży. Polecam do tego Luksoru pojechać. Ja z kolei w Luksorze byłam już 3 razy, bo to jest bardzo dobra baza wypadowa dalej. Z Luksoru jechałam pociągiem do Asuanu, potem wracałam. Zresztą do Luksoru z Hurgady pojechałam autobusem, żeby też sprawdzić, jak ten rodzaj komunikacji sobie tutaj radzi. Bardzo dobrze sobie radzi. Są świetne klimatyzowane, nowoczesne autobusy, które łączą najważniejsze egipskie miasta i bardzo fajna forma też zobaczenia po prostu, jak wygląda prawdziwy Egipt. Też leciałam do Luksoru samolotem i to wtedy nic nie widać. Ale można, jak wygląda. Czyli podróżowałaś. Można, i tak. Autobusem, i samolotem i wewnątrz. I samolotem, i pociągiem. I zobaczyłam, jak wygląda taki Egipt prawdziwy, jak wyglądają egipskie wsie, gdzie osiołek jest podstawowym źródłem utrzymania, środkiem transportu, na którym się jedzie na oklep, który wiezie wózek, który ciągnie wózek wypełniony warzywami czy owocami zebranymi z pola czy z sadu. Widziałam te domy, które nie mają dachów, bo jak dom nie ma dachu w Egipcie, to się nie płaci od niego podatku, a że dachy są tutaj raczej średnio potrzebne, bo deszcz nie pada, więc po prostu buduje się
parter, potem się zaczyna budować piętro i się tego piętra nie kończy. Wystają takie pręty z... Zbrojeniowe, tak, pamiętam. Zbrojeniowe, tak. I to jest ciągle. I widzimy, jak to zupełnie inaczej wygląda. Drogo, jeszcze tylko dopytam, samoloty, autobusy czy pociągi? Samoloty są na pewno tańsze niż loty lokalne w Polsce. Autobus w jedną stronę to jest 300 funtów, czyli 36 zł. No, takie porównywalne ceny trasie? Autobusowe. Na trasie Hurgada Luxor. Żeby mieć 4 godziny, tak, 4 godziny bardzo w komfortowych warunkach. Z jednym takim dłuższym przystankiem na kawę, herbatę czy toaletę. Dopytuję, no bo zakładam, że ktoś rzeczywiście może chcieć iść w twoje ślady i na własną rękę Egipt zwiedzać. Ale powiedzmy o tym, że większość naszych słuchaczy pewnie przyjedzie tutaj z biurem podróży, więc polecam ten Luxor. Polecam Luxor, mimo tego, że wyjeżdża się tam w środku nocy, bo te autokary turystyczne jadą tutaj trochę dłużej. Naprawdę warto. Znaczy, świątynię w Karnaku pamiętałam sprzed 20 lat, kiedy byłam tutaj po raz pierwszy przez chwilę i byłam bardzo ciekawa, czy wywrze na mnie takie samo wrażenie jak wtedy, bo wtedy bardzo żałowałam, że nie mogę tam zostać dłużej. No i wywarła takie wrażenie, że jak poszłam tam tuż po otwarciu, czyli o 6 rano, bo tak się otwierają najważniejsze egipskie zabytki, o 6 rano, żeby turyści jeszcze przed tym największym skwarem zdążyli coś zwiedzić i zobaczyć, no to siedziałam 4 godziny w tym Karnaku i nie mogłam z niego wyjść po prostu z zachwytu. Ale to nie tylko, to jest po drugiej stronie Nilu położona świątynia Hatszepsut. Bardzo polskie miejsce w Egipcie, dlatego że w dalszym ciągu od kilkudziesięciu lat już polsko-egipska misja archeologiczna z Uniwersytetu Warszawskiego tą świątynią się opiekuje. I ciągle tam są wykonywane kolejne prace archeologiczne i też miejscowi, jak słyszą, że się jest z Polski, to zaraz od razu mówią, że znają pana Zbyszka z misji, który tu był albo który tu jeszcze jest i że w ogóle Polacy tu tyle dobrego zrobili. Dolina Królów. No właśnie, widzisz? Tak, Dolina Królów, absolutnie. Tak, mniej spektakularna Dolina Królowych, której jeszcze nie odwiedziłam, ale mam taki plan, żeby to zrobić, kiedy będę w Luxorze następnym razem, a się wybieram, żeby obejrzeć kolejne świątynie, w których też, nazwijmy to, maczali palce Polacy, między innymi w Esnie czy w Edfu. To Luxor jest świetnym miejscem, żeby ruszyć tam, czy to busikiem, czy pociągiem, potem do Luxoru wrócić. Więc bardzo ten Luxor polecam, chociażby nawet właśnie na taką wycieczkę zorganizowaną jednodniową, żeby ale te wszystkie Dolina miejsca zobaczyć. I te groby faraonów warto zobaczyć, ależ zwłaszcza, że Tutenchamona, prawda, można absolutnie zajrzeć. Absolutnie tak, absolutnie tak. Przepiękne, fantastycznie zachowane, z cudownymi malowidłami, z niesamowitym klimatem, że te wieki patrzą na nas i one dalej są, a my stoimy i czujemy się, ja przynajmniej czuję się taka malutka, drobina, chyba najmniejsza, gdzieś tam się w tym czasie czułam. Tak, w Abu Simbel, kiedy też właśnie bardzo polskie miejsce, bo to Polacy uratowali świątynię w Abu Simbel, świątynię Ramzesa. Przejechaliśmy dalej na południe, świątynię prawie do Sudanu. Nefretali, tak. Przejechaliśmy przez Asuan, w którym się zatrzymałam, który zwiedzałam i z którego dalej 300 kilometrów na południe samochodem wynajętym z kierowcą, ale też tutaj byli znajomi, którzy wypożyczyli samochód i podróżowaliśmy też samochodem, więc też tak można, o czym za chwilę, ale właśnie chcę powiedzieć, że Egipt jest pełny takich poloników, że polscy archeolodzy, którzy w latach 60. uratowali te dwie świątynie przed zalaniem, po tym jak została wybudowana Wielka Tama Asuańska i powstało ogromne jezioro Nasera, które sięga aż po Sudan, które zatopiłoby te świątynie, gdyby nie Polacy i ich pomysł, żeby po prostu przenieść je kilkadziesiąt metrów wyżej do sztucznie usypanych wzgórz. Wcześniej zostały te świątynie pocięte na ponad 1000 kawałków, 1000 takich bloków, to widać te cięcia bardzo równomiernie, a potem to jak po prostu domek z klocków zostało złożone i zachowane dla przyszłych pokoleń. To jest nieprawdopodobne, że i robi wrażenie, że my to jeżeli tam się stanie i zobaczy wizycie wielkość, tak, tej świątyni, prawda? To jest nieprawdopodobne, jak to zostało zrobione. To były lata 60. ubiegłego wieku, nie zapominajmy, więc technika na zupełnie innym poziomie, ale ja po prostu czuję taką dumę, że to Polacy, że to my. Natychmiast ściągnęłam sobie dostępne na rynku książki profesora Michałowskiego, żeby je przeczytać o tym, jak oni to robili, jak oni to budowali.
Zawędrowaliśmy prawie na południe do świątyni Abu Simbel, przy prawie granicy z Sudanem, ale po drodze mówiłaś jeszcze o Asuanie, tam wielka tama, ale też wyspy, elefantyna i file. Też elefantyna odwiedzenia, prawda? Cudowna, absolutnie, bo jest właśnie na niej prawdziwe nubijskie życie. Wielu mieszkańców Asuanu to są potomkowie dawnych Nubijczyków, którzy właśnie z powodu budowy wielkiej tamy, zalania wielu set hektarów dawnych nubijskich terenów, nubijskich wiosek, zostali przesiedleni między innymi w rejony Asuanu. I fantastyczna, absolutnie wyspa Elefantyna, na której zresztą mieszkałam, w takim małym nubijskim guesthouse z widokiem na Nil. W takim właśnie domku z kolorowymi oknami, kolorowymi drzwiami, bo niezwykle kolorowe są te wszystkie nubijskie domy, mimo tego, że są bardzo proste i no jednak biedne, ale Elefantyna to jest właśnie takie miejsce, gdzie jest prawdziwe nubijskie życie, gdzie obok guesthouse'ów i turystów ludzie wypasają kozy, wypasają owce, biegają kury, biegają kaczki. Wokół płynie Nil, który fantastycznie tę wyspę też użyźnia, no bo o Nilu mówi się, że to jest życiodajny Nil. Ten Nil daje życie, jak chociażby właśnie z samolotu to fantastycznie widać, jak pustynia nagle zaczyna przekształcać się w tereny zielone, no bo tam dopóki ten Nil sięga, to użyźnia te miejsca i ta granica jest nieprawdopodobna, mówiłaś, widziana z góry. Mówiłaś o kolorach, ja akurat Asuan pamiętam w takim kolorze piasku pustyni, bo burzę piaskową miałem okazję przeżyć właśnie w Asuanie. A ja jeszcze pamiętam błękit, bo bardzo dużo jest błękitu i bieli na tych nubijskich domach i to pamiętam też doskonale i nawet jeśli jest bardzo biedny dom, to ma fantastycznie piękne, kolorowe drzwi. Te drzwi kolorowe to też jest taki nubijski wyznacznik i jeżeli będziecie w Asuanie i będą was chcieli zabrać do wioski nubijskiej, która jest takim typowo turystycznym miejscem i są tam tylko stragany i sklepy i oczywiście jest ten nubijski kolor i ten błękit i ten koloryt, to powiedzcie nie dziękuję, weźcie mnie na Elefantynę. Na Elefantynie jest prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, którzy, no tak jak mówię, żyją czy z rolnictwa, czy z hodowli zwierząt. I tam są dwie takie wioski nubijskie, a cała Elefantyna to jest raptem 1,5 kilometra długości, więc można to obejść w ciągu naprawdę kilkudziesięciu minut. Fantastyczne miejsce, pełne serdecznych, sympatycznych ludzi. Bardzo polecam. Oczywiście wspomniałaś o File, czyli też o świątyni Izydy, też przenoszonej na wyższy pułap z powodu podniesienia się wody po budowie Wielkiej Tamy Asuańskiej, na której też zresztą byłam, bo można ją do pewnego momentu zwiedzać. Turystom nie wolno przejechać całej tamy. Można się tylko zatrzymać w pewnym momencie, jest punkt widokowy i też widać, jakie to jest cudo techniki tak naprawdę sprzed ponad 50 lat. I ta świątynia też pocięta na kawałki, też przeniesiona na inną wyspę po to, żeby zachować ją dla przyszłych pokoleń. Absolutnie fantastyczne wrażenie z pięknym widokiem na rozlewiska Nilu. Zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Tam niestety właśnie nie zatrzymałam się zbyt długo, bo miałam w tym Asuanie taki bardzo napięty program, że to, a jeszcze ten jeden dzień na Abu Simbel i bardzo żałuję, bo tam spędziłabym jeszcze więcej czasu. Może jeszcze kiedyś wrócę. Dotarliśmy prawie na południe, tak jak mówiłem. Abu Simbel przy granicy z Sudanem, Asuan wcześniej, no to wspinamy się wyżej. Aleksandria, bo zaczęłaś o niej mówić. Byłem krótko, warto. Jeszcze skoro mówimy o północy, to na pewno klasztor świętej Katarzyny na Półwyspie Synaj. Byłem, polecam. Bardzo fajne miejsce i dla chrześcijan ważne. Można sobie wygooglać dlaczego. Aleksandria? To ja dodam jeszcze dwa klasztory inne, w których byłam, bo tak jak mówię, na Synaj jeszcze nie dotarłam. Ale wszystko przede mną. Klasztor świętego Antoniego, mniej więcej 300 kilometrów od Hurgady. To nie jest ten święty Antoni. Święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą, ten, który odpowiada za zaginione przedmioty, święty Antoni Padewski. Nie, to jest święty Antoni, jeden z pierwszych pustelników,
który mieszkał w grocie nad klasztorem, który sam wtedy założył. Zresztą ojczulkowie twierdzą, że to był w ogóle pierwszy klasztor chrześcijański na tych ziemiach. No tutaj są głosy podzielone, który był pierwszy, a każdy sobie to pierwszeństwo przypisuje. Fantastyczne miejsce, bardzo serdeczni ojcowie, którzy właśnie podjęli mnie i moich przyjaciół, jak właśnie podróżowaliśmy samochodem po egipskich drogach, co nie jest niebezpieczne, ale o tym za chwilę. I jeszcze jeden klasztor, który odwiedziliśmy po drodze z Luksoru do Hurgady, w drodze powrotnej, klasztor świętego Jerzego, też bardzo piękny, bardzo stary, które też oczywiście przypisują sobie ojczulkowie, że to był pierwszy przystanek chrześcijaństwa na tych ziemiach. Oba klasztory fantastyczne, ważne nie tylko dla wyznawców prawosławia czy grekokatolicyzmu, ale też bardzo przyjazne dla katolików, bardzo dla nich otwarte. No to skoro już zaczęłaś, to dopowiedzmy jeszcze, bo mówiliśmy o podróżowaniu samolotem wewnątrz Egiptu czy autobusem. Pociągami jeździłaś, też się da? Tak, jeździłam pociągami, też się da pociągami. Będę z Kairu do Aleksandrii z powrotem podróżować pociągiem, bo na tą Aleksandrię zdecydowałam się tak by the way, bo pojawił się lot bezpośredni z Hurgady do Aleksandrii i od razu go zabukowałam, po czym no chyba okazało się, że może byłam jedyną pasażerką, bo lot został odwołany, więc lecę do Kairu i z powrotem z Kairu, a potem się muszę dostać do Aleksandrii, więc pociągiem. Bardzo przyzwoite pociągi, przypominają stare pociągi pośpieszne, które osoby z naszego pokolenia dobrze pamiętają, zanim nastało Pendolino czy Intercity. Jadące może niezbyt szybko, bo one 180 km między Luksorem a Asuanem pokonują w 3 godziny, jeszcze stają po drodze. Ale są wygodne, też można zobaczyć prawdziwe życie, bo te pociągi jadą przez miasta i przez wioski, a pociąg z Asuanu do Luksoru i z powrotem jedzie też w pewnym momencie wzdłuż Nilu, więc to też fantastyczny widok z okna. Co ciekawe, obcokrajowcy nie mogą kupić biletów na egipskie pociągi w internecie, muszą to zrobić w kasie i muszą zapłacić dolarami. Taki przepis, no. Można się na to zrzymać, ja się nie zrzymam, przyjmuję ten kraj z dobrodziejstwem inwentarza. Zresztą, by the way, turyści płacą też więcej za wstęp do każdego zabytku niż Egipcjanie, no bo taka jest polityka, żeby Egipcjan przyciągać do miejsc, które są ważne dla ich dziedzictwa kulturowego, a na turystach po prostu zarabiać, ale nie są to jakieś ogromne kwoty z naszego punktu widzenia. No więc trzeba iść do kasy, kupić bilet, zapłacić dolarami, ale można zapłacić kartą, więc to nie jest problem. No i można pojechać klasą pierwszą, klasą drugą. Ja jechałam zarówno pierwszą, jak i drugą. Bardzo wygodnie i bardzo sobie pociągi chwalę, bo ja w ogóle bardzo lubię jeździć pociągami. Dobrze, a samochód? Bo o to chciałem też króciutko zapytać. No więc właśnie moi przyjaciele, którzy tu przyjechali, którzy mieli ochotę pozwiedzać troszkę dalej niż Hurgada, wypożyczyli samochód, zapakowaliśmy się do tego samochodu i jeździliśmy. To, co jest z punktu widzenia Europejczyka na pewno zaskakujące, to są checkpointy, które są na drogach. To są policyjne checkpointy, które no, z powodu bezpieczeństwa są porozstawiane w różnych miejscach na głównych drogach łączących Hurgadę, czy to z Kairem, czy to z Luksorem. Ale obcokrajowcy są bardzo dobrze traktowani, nas nic złego nie spotkało. Skąd jesteśmy, dokąd jedziemy? No to, że z Polski, że do Luksoru, że do klasztoru, że tu, a to szczęśliwej podróży, jedźcie bezpiecznie. No i tak na każdym checkpointie koszty. Nie wiem, ile kosztowało wypożyczenie samochodu, przyznaję, bo płacili to moi znajomi. Ja zatankowałam raz pełen bak samochodu. 660 funtów egipskich, czyli 100 funtów to jest 13 zł, czyli no niecałe 100 zł za pełen bak, na którym jechaliśmy no chyba dobre 2 dni. Słyszałam różne opinie o tym, że jest na tych drogach niebezpiecznie, że są jakieś szajki, które zwłaszcza na południu napadają i żeby tego nie robić, nie jeździć. Jeździłam samochodami, jechałam też z Asuanu do Abu Simbel samochodem już z wynajętym kierowcą, bo sama nie prowadzę. I absolutnie nic złego nas nie spotkało. Drogi są bardzo dobre, te główne drogi. Są to drogi wyasfaltowane, w dobrym stanie, dobrze utrzymane.
Drogi lokalne, no to są drogi bite, tam asfaltu nie ma, jest po prostu ubita ziemia i w ten sposób się podróżuje, ale to też ma oczywiście swój koloryt, więc jeśli ktoś będzie miał ochotę na taką formę zwiedzania, to polecam, no bo wypróbowałam i wiem, że można i ja się czułam bezpiecznie także no, dzięki tym checkpointom, które są co kilkadziesiąt kilometrów rozstawione, więc myślę, że policja tutaj jest po prostu po to, żeby też tak podróżującym turystom zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś chciałby z takiej formy właśnie skorzystać i zwiedzać Egipt samochodem, można zobaczyć, jakie są te ceny wynajmu. Pewnie też wiele zależy od modelu samochodu i tak dalej, więc to każdy musi sobie sprawdzić. A ceny, jak sama mówiła, się zmieniają, więc już za kilka tygodni być może będą nieaktualne. Tu stawiamy przecinek w rozmowie z Anią. Kolejne informacje o Egipcie pojawią się w jej drugiej części. Powiemy m.in. więcej o Hurgadzie, o jedzeniu w Egipcie i o klątwie Faraona, którą ci, którzy w Egipcie byli, dobrze pewnie znają. Na co uważać, żeby jej uniknąć? Zapraszam na kolejną część rozmowy z Anią, która mieszka w Hurgadzie w Egipcie. Dajcie znać, jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Zachęcam do komentowania na YouTube, Facebooku, Instagramie i TikToku. Zachęcam Was także do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Wtedy żadne nowe rozmowy w podcaście Ludzie są ciekawi Wam nie umkną. Zapraszam też na stronę ludziesąciekawi.pl. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu. Dowiecie się także, jak zostać patronem podcastu i wspierać mnie nawet symbolicznymi wpłatami. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w drugiej części rozmowy z Anią o Egipcie.